Witam Was ponownie. Dzisiaj zobaczymy, jak się zachowują napinacze W8, które żeśmy przemieniali, zmieniali na nowe i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy hałasują, czy nie. Auto stało w sumie około 2 dni, także odpalamy, zobaczymy, czy są jakieś dźwięki. Słyszeliście dźwięków, jeżeli chodzi o rozrząd, brak. A dzisiaj zajmiemy się zameczkiem kierowcy. No i tutaj przy okazji mamy takie coś. Auto zapala normalnie, to jak słyszeliście, jest ok. Nie ma żadnych przykrych dźwięków. Zamykamy. Działamy z zamkiem. Co jest powodem dzisiejszych prac? W taki sposób to wygląda. Drzwi się zamykają, otwieramy i zamek nam opada. I potem po prostu trzeba podnosić do góry. Tu sprężynka, która tym steruje, albo jest pęknięta, albo spadła. No zobaczymy, co tam się wydarzy. Według manuala Audi do tej operacji trzeba zdjąć ramkę szyby, ale ja postaram się zrobić to bez wyciągania ramki. Zobaczymy, czy jest to możliwe, czy się uda. Jeżeli robiliście to wcześniej, to już wiecie. Jeżeli nie, to może ten filmik Wam się przyda. Także działamy. To pokrótce, co trzeba odkręcić, żeby wyjąć. Śruba tutaj z boku na ramce. Zdejmujemy cały ten panel górny. Tu mamy dwie śrubki pod spodem. Taka słonka tutaj jest. No i mamy dwie śruby tam w głębi. Te śruby odkręcamy i cały panel schodzi nam do góry. Mamy jeszcze tutaj usunięty dekor. Mamy 3 śrubki. Dość grube. Odkręcamy je. Tu jeszcze mamy panel od pamięci siedzenia. Też trzeba go zdjąć. Także boczek mniej więcej wygląda w ten sposób do usunięcia i zaraz będziemy go usuwać. Jako że to jest facelift, to już nie wyciągamy boczka do góry, nie wysuwamy go, tylko są piny, tak jak w C6. One lubią się urywać, lubią pękać. No na dzień dzisiejszy u nas nic nie pękło, chociaż auto leciwe i jakby miało prawo coś tu pęknąć. Później zdejmiemy sobie tutaj głośniczek, wyprostujemy kratkę, ale nas najbardziej interesuje w tym momencie zamek drzwi. Zdejmiemy sobie tutaj tę folię. To wygląda, jakby tutaj jeszcze żadnych malarzy, ślusarzy i innych takich nie było. Wygląda to dość oldschoolowo. A na zameczek mamy tam. Ja tu się nie będę bawił w jakieś przepychanki. Po prostu odkręcam tutaj parę śrub. Dokładnie 4 śruby. Odpinam motor i zdejmuje całą ramkę. Nie ma się co tutaj szczypać, bo ręce później bolą. Po co to komu potrzebne? 4 śruby i zdejmujemy całą ramkę. Tu mam taką fajną taśmę. Zobaczcie, co nam się dokleje pod tą taśmą. Przewodzi go lustereczko. Tak kiedyś właśnie Audi zabezpieczało takimi taśmami. Oczywiście ta taśma jest do wyrzucenia, ona się do niczego nie nadaje. Takie kliny
do regulacji. No taka technologia w latach 2000. Kliny wyjęte, warto sobie je zostawić w tej pozycji, z których je wyjęliśmy. Ale służą do regulacji drzwi. Tutaj nie mamy. Także jest tylko jeden klin z tej strony do regulacji. Teraz zdejmiemy sobie tutaj regulację, konektor od silniczka szyby. Kurwa, się nie mogę dzisiaj wysłowić. No i co? Zdejmiemy jeszcze połączenie od lusterka i wyjmujemy całą ramkę do góry. Więc ramkę mam już zdjętą. Takie tutaj cuda możecie zobaczyć. Tu jeszcze taka podpowiedź, jak macie lusterka z pamięciami, to prawdopodobnie to jeszcze trzeba odczepić. Nie wiem, jak to jest do końca, czy to w tej wtyczce są pamięci, czy w tej. W każdym razie jeszcze jest jedna wtyczka, żeby jej nie urwać. No i ten kutasik do zamykania drzwi. A tak w środku tutaj widzicie, maty już troszeczkę się zrobiły plastikowe, się podklejały, ale cały czas są na miejscu, nie rezonansują, także nic tutaj nie będę robił. Teraz zdejmujemy ten plasticzek i za plastikiem mamy nasz zameczek i zobaczymy, co tam się wydarzyło. Ten plasticzek nie jest łatwy do wyjęcia, ale jest możliwy. Jest parę zatrzasków, na które trzeba uważać, żeby on nie popękał, bo później albo już tego nie założycie, albo będziecie mieli popękany i będzie brzęczał. Także tak tu wygląda nasz zamek. No i teraz pytanie, gdzie jest nasza sprężyna, która odpowiada za... za opadanie naszego zameczka tu w środku. Zobaczcie, widzicie, co się dzieje? On powinien iść sobie do góry, a po prostu sobie opada. No nic, zdejmiemy zaraz zamek i zobaczymy, co tam jest w środku. Niewiele tu można rozebrać w naszym zamku. Pompka od centralnego zamka, śrubka, która ją trzyma, no i cóż, mamy tutaj w środku sprężynkę. Ta sprężynka spadła z naszego tutaj pierdolnika od zamykania. Zaraz zobaczymy, czy jest cała i czy da się ją założyć. Staram wam się pokazać tą sprężynkę. Tu jest taka nóżka. Ta nóżka powinna tutaj wejść za to. Zobaczymy, czy się uda ją założyć. Bo w sumie nie wiem, jakiej długości ona powinna być. Ale miejmy nadzieję, że się uda. Jak nie, no to trzeba cały zamek. To więc po kilku próbach naciągnięcia tej sprężynki, wygięcia jej w odpowiedni łuk, odpuszczam, bo to nie ma żadnego sensu. Sprężynka jest po prostu za krótka. Tu mamy numer części. Spróbuję zaraz coś znaleźć na eBayu. Podejrzewam, że to nie będą jakieś monstrualne koszty. Ja to po prostu składam sobie do kupy i zabieram z powrotem do auta. Zamek powędrował na miejsce. Poczekamy na drugi sprawny. Ten niestety na chwilę obecną musi zostać w aucie. Składamy wszystko do kupy tak zwanej i kończymy na dzisiaj, jeżeli chodzi o zamek, ale jeszcze wyprostujemy sobie kratkę głośnika. Głośniczek mamy zdjęty już, kratkę mamy wyprostowaną. Zobaczcie, jest to mały ubytek, ale dużo lepiej to wygląda, jak taka po prostu wgnieciona z dziurą. Zakładamy głośnik z powrotem i składamy drzwi do kupy i się żegnamy na dziś.